Pilne wieści od Kwaśniewskiej. Fani patrzą na jej męża. Aleksandra Kwaśniewska zamieściła w mediach ważne dla niej informacje. Przy okazji pokazała swojego męża. Internauci zauważyli jedną, zadziwiającą rzecz. Aleksandra Kwaśniewska, związki, ślub, mąż. Aleksandra Kwaśniewska w przeszłości była związana z Wojciechem Szuchnickim, florecistą i medalistą Mistrzostw Świata. W 2009 roku poznała jednak Kubę Badacha. Polski muzyk okazał się miłością jej życia. Kiedy córka Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich brała ślub, media porównywały to wydarzenie do zaślubin księcia Williama i Kate. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się we wrześniu 2012 roku, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. W prasie huczało od doniesień. Szeroko komentowano stroje państwa młodych. Suknię wysadzaną kryształkami swarowskiego projektu Sabriny Pilewicz i frak od Tomasza Ossolińskiego. Para do dziś cieszy się miłością i szczęściem. Nowe nagranie z ich udziałem wywołało jednak niemałe zamieszanie, szczegóły poniżej. Co napisała Aleksandra Kwaśniewska na Instagramie? Aleksandra Kwaśniewska zdała na Instagramie relację z rozrywek, jakim oddawała się z mężem. Para odwiedziła Kraków i bawiła się w dzielnicy Kazimierz. Zwiedzali też wystawy i robili zakupy. Informacje, którymi pilnie potrzebuję się z wami podzielić. 1. Drugie nadejście wiosny zaskoczyło nas. Na Derfortunnie, na krakowskim Kazimierzu, który jest nieustająco szałowy. 2. W Nowochódzkim Centrum Kultury jest wspaniała wystawa Beksińskiego. 3. Kupiłam sobie fajoński pierścień vintage. 4. Będzie dobrze, napisała Ola z typowym dla siebie poczuciem humoru. Fani dziennikarki cieszyli się z uroczych kadrów z Krakowa, jednak wielu z nich zwróciło uwagę na coś zupełnie innego. Chodzi o męża Oli, niewiele brakowało, a doszłoby do zabawnej pomyłki. Ola Kwaśniewska zaskoczyła fanów, co zauważyli. Na nagraniu, jakie opublikowała w sieci Kwaśniewska, widzimy na zdjęciach ją oraz jej męża. Internauci stwierdzili, że Kuba Badach jest wręcz łudząco podobny ojca Oli, byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Przepraszam, ale przez pierwszą mikrosekundę myślałam, że jesteś z tatą. Jednak kobiety wybierają partnerów, podobnych do ojców. Też myślałam, że to prezydent. Ja tak samo, ale podobni. Też tak mi się zdawało, czytamy w komentarzach. Warto zauważyć, że ostatnio Aleksander Kwaśniewski zapuścił brodę. Może pochwalić się dorodnym, srebrnym zarostem.